Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest prezydent miasta Opola, pan Maciej Wujec. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Mamy niestety dalej nauczanie zdalne. Jedną z dziedzin, którymi się pan zajmuje, jest właśnie szkolnictwo. No i ta zdalna nauka przysparza nam wszystkim chyba wielu kłopotów i rodzicom, i nauczycielom, i dzieciom. Ale pierwszym problemem, który się pojawił, to oczywiście był sprzęt odpowiedni. No i wielu osobom, wielu nauczycielom, wielu szkołom, wielu dzieciom brakuje tego sprzętu do tej zdalnej nauki. Coś robiliście w tej kwestii? Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną? Mamy to szczęście, że pracowaliśmy nad digitalizacją, cyfryzacją naszej oświaty już od kilku lat. Od mniej więcej 5 lat mamy stały budżet na doposażenie w komputery, w internet, ale też doposażenie całych pracowni informatycznych, na przykład w podstawówce numer 2 taka wzorcowa pracownia informatyczna powstała. W związku z tym częściowo byliśmy przygotowani też na taką digitalizację i można powiedzieć, że też... Ale częściowo, przepraszam, że wchodzę w słowo, częściowo, jednak okazało się to niewystarczające i w związku z tym podjęliście pewne środki, żeby zdobyć fundusze i żeby doposażyć znowu szkoły. Jak to wygląda? No to wygląda w ten sposób, że faktycznie koronawirus i epidemia, a w zasadzie efektem ubocznym tej epidemii jest to, że zdołaliśmy się bardzo mocno doposażyć i iść w tym dobrym kierunku w ogóle tak naprawdę, czyli informatyzacji oświaty. I to mówię w różnych aspektach. Zaraz powiem o sprzęcie i o infrastrukturze, ale także w umiejętności posługiwania się tymi narzędziami, bo no, teraz w zasadzie każdy nauczyciel jest w stanie przeprowadzić lekcje online. Ja już abstrahuję od tego, no, czy te lekcje są tak samo wydajne, tak samo efektywne. No pewno no, nie są. Nie są. No, to znaczy, są przypadki różne. Niektórzy nauczyciele sobie świetnie radzą tym, inni radzą sobie dobrze. To wszystko zależy od indywidualnego też podejścia, tak jak w normalnych klasach, to tak wygląda. Muszę powiedzieć, że też grono nauczycielskie bardzo szybko się przerzuciło na ten stan. Jestem dumny tutaj z naszych nauczycieli, z naszej oświaty w tym zakresie. Wspominałem o tym, że częściowo przygotowaliśmy się, jestem fanem w ogóle rozwiązań informatycznych w edukacji. Trzeba powiedzieć, że dzieciaki teraz po prostu troszkę inaczej na świat patrzą i takie narzędzia informatyczne są dla nich chlebem powszednim. Więc jeżeli mamy upatrywać już coś dobrego w epidemii, no to te efekty uboczne takie w postaci... Ale te efekty uboczne, panie prezydencie, też są negatywne, dlatego że to jakby ta praca zdalna troszkę czyni nasze dzieci aspołecznymi. Nie ma pan takiego wrażenia? Znaczy nasze dzieci w dużej mierze i tak już przebywają w pewnych wirtualnych rzeczywistościach i duża część ich życia społecznego, zresztą naszego też chyba przenosi się w ten wymiar wirtualny. Ale oczywiście to ogranicza jeszcze bardziej te spotkania takie normalne, w normalnej przestrzeni, więc to faktycznie... Już nie mówiąc o samym nauczaniu, to także w tym aspekcie społecznym. No, szkoła socjalizuje przede wszystkim nasze dzieciaki. To ja cały czas trzymam kciuki, żebyśmy jak najszybciej powrócili. Może szczepionka nas wyprowadzi. Ale jakie są plany? Bo tak trochę skaczemy z tematu na temat. Ale jakie są plany właśnie powrotu do szkół? Czy to będzie po tych feriach, tak jak zapowiadał minister? Czy ma pan jakieś informacje bardziej konkretne? To jeszcze tylko krótko skończę o tym doposażeniu, żebyśmy już zamknęli ten temat, bo faktycznie jest się czym pochwalić. Bo ten budżet na informatyzację, na doposażenie, jeśli chodzi o narzędzia informatyczne, no to było około 500 000 rocznie. Udało nam się dziesięciokrotnie zwiększyć te nakłady w tym roku bieżącym. W związku z tym prawie 5 milionów wydaliśmy środków na doposażenie i dzieciaków, nauczycieli, szkół w sprzęty elektroniczne. To są głównie środki pozyskane z Unii Europejskiej, z programów regionalnych, największe kwoty. W związku z tym udało nam się ponad 2,5 tysiąca laptopów, notebooków, tabletów, ale także mobilnego Wi-Fi kupić, także dużo tego sprzętu, tablety graficzne, także oprogramowanie. W ramach tego no, naprawdę mocna digitalizacja nastąpiła, więc w związku z tym każdy, kto taką potrzebę ma, praktycznie w tym momencie ma dostęp do właściwego sprzętu. Mówię to i o nauczycielach, i o dzieciakach, także my po prostu w zupełnie innej przestrzeni teraz jesteśmy. To jest olbrzymia kwota, olbrzymie doposażenie. Oczywiście dalsze plany mamy w tym zakresie. Teraz jest taka aplikacja, w której, mówię o aplikacji ośrodki unijne, w którym też staramy się o 1 000 000 zł na tego typu projekty. I tak mówię, to nie tylko zakup prosty sprzętu, ale także software, a w budżecie
przyszłorocznym. Zaplanowaliśmy, on będzie uchwalany w tym tygodniu, zaplanowaliśmy też taką kwotę, która pozwoli nam na zaprojektowanie takiej chmury opolskiej edukacyjnej i przejścia też w taki inny wymiar. Ja nie mówię o tym, żebyśmy wiecznie się uczyli tutaj zdalnie, bo to nie o to chodzi, ale te narzędzia po prostu efektywnie wykorzystywali i kontynuowali częściowo też tą naukę taką zdalną. No jest to jakaś możliwość dodatkowa, tak? A jaki był klucz do przydzielania tych sprzętów? Które szkoły, które placówki dostały ten sprzęt? To praktycznie wszystkie placówki. To jest tak, że i podstawówki, i licea, i nauczyciele, jeżeli była potrzeba, bo to w zasadzie dostają szkoły, nauczyciele, uczniowie też, jeżeli jest taka potrzeba, bo to tak wygląda, że my nie możemy zostawić nikogo jakby samemu sobie, jeżeli nie było sprzętu, to też można było się o to starać i nawet o dostęp do tego mobilnego Wi-Fi, jeżeli nie było takiej możliwości. Czyli każde dziecko, które chciało i rodzice ma ten obowiązek edukacyjny spełniony właśnie dzięki, między innymi dzięki tym działaniom. Panie prezydencie, przed nami... Kiedy wrócimy do szkoły, o właśnie. Kiedy wrócimy do szkoły, trudno powiedzieć. Tak, są takie rządowe przymiarki, mówi się o tym, że jeżeli zakażenia będą się utrzymywać na poziomie poniżej 10 tysięcy, to być może klasy 1-3 wrócą po feriach, czyli po 17 stycznia do szkoły do nauki stacjonarnej, ale to jest takie powiedziane z takim zapytania. Także no, czyli to konkretów są, jeszcze szczegółów nie ma, bo to może, sytuacja być, się zmienia. Ale gdyby to w pierwszej kolejności to są 1-3, ale też ósme klasy i klasy maturalne z zajęciami. Teraz już w zasadzie wyszło takie rozporządzenie, które w pewnym sensie umożliwia w małych grupach przygotowanie się także stacjonarne do egzaminów ósmoklasisty i do matury. Także tak wygląda nasza wiedza na chwilę obecną. Zobaczymy, to są decyzje rządowe. To ostatnie pytanie, panie prezydencie, no bo mówiliśmy o tym, że jakby uspołecznienie naszych dzieci, szczerze mówiąc, legło w gruzach przez tą naukę online i przed nami ferie. Trochę nieszczęśliwie to wszystko się poukładało, ferie mamy wszyscy w tym samym czasie, no i dzieci powinny odpocząć od tych komputerów. Czy wy jako miasto przygotowujecie jakąś możliwość na ferie alternatywną do tych komputerów dla dzieci? Tak, będziemy jeszcze o tym pewno mówić osobno, bo teraz mamy tak naprawdę przerwę czterotygodniową prawie, bo to jest najpierw przerwa świąteczna, a potem ferie, ale w trakcie świąt przygotowujemy taką ofertę. W zasadzie co roku mieliśmy taką akcję Ferie w mieście, Biała zima i w tym roku też jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście z takim reżimem sanitarnym, czyli te grupy dzieciaków, które będą mogły w świetnicach szkolnych na przykład, albo w MDK, albo w naszym MOS-ie, albo w różnych obiektach miejskich te zajęcia mieć takie dopołudniowe, no to jest dla prawie 1000 dzieciaków miejsca, ale po grupach po 12, także te reżimy sanitarne zachowujemy. Tak jak mówię, szczegóły jeszcze podamy, natomiast jesteśmy przygotowani na to, żeby jednak te nasze dzieci znowu nie były takie pokrzywdzone przez tą epidemię. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To trzymamy kciuki za to, żeby te ferie się udały przynajmniej naszym dzieciom z Waszą pomocą, z pomocą miasta. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę.